Jaki los, taki sos. Ostatnie razem musiałem gotować 3 składniki, gdzie losowałem. Te składniki było korzeń selera, cebula marinowana i gotowana szynka. Jeżeli chcecie zobaczyć ten odcinek, proszę klikować tutaj. Zaczynamy losować. Losujemy pierwszy składnik. I pierwszy składnik jest zimniaki. Hop, to skakał na zewnątrz, czy to chce być używane. Kapusta pekińska. Jest jeden składnik, to się boi. Fajnie pasowało jakim mięso. Albo jakiś ser. Kapari. Kapari, kapusta pekińska i zimniaki. Nie wiem. Mam pomysł. I mam makaron. Orkiety. I potem robimy sos, oczywiście z naszych 3 składników. Nic nie mówię, dlatego na głowę mam jakiś pomysł, ale trakcie mogę się zmienić. Zależy jak to, jak pogoda się zmieni, ja też zmienię się czasami pomysł. Ale już mam. Ok, zaczynamy. Szalotka. Tak? Może będzie troszeczkę bardziej smaczny. Mamy czosnek. Oliwa z oliwek extra vergine. Fajnie. Dajemy czosnek. Taki bardzo drobny krojony. Dajemy tu. Oliwa z oliwek extra vergine. Tylko extra vergine. I łączymy. Dobra, już mamy ziemniaki obierane. Tak się mówi, obierane. I kroimy na kosteczki. Dobra, 2 ziemniaki wystarczy. Ile robimy? Może nie szalejemy z tym? Nie szalejemy, dobra, 2 wystarczy. I co robimy te ziemniaki? Ziemniaki? Tu mamy wodę, gdzie gotuję, gdzie jest gotowy do makaronów, ale w tej chwili możemy troszeczkę, na 2 minuty, dajemy trochę sól i dajemy nasze ziemniaków. Gotujemy sekundę ziemniaki. Czosnek i szalotka i oliwa z oliwek extra vergine. Tak. Już idzie, powoli to idzie. I nasze, już mamy nasze kapari. O, Kasia mi przygotowała 2 rodzaje. Taki malutki i tej duży. Tak. I też dodajemy do nasze soffritto. I tu mamy teraz szalotka, czosnek, oliwa z oliwek i kapari. Nasze ziemniaki powinno być już gotowe. To znaczy, że teraz dodajemy, tu dodajemy te ziemniaki, że gotowali 5 minut w wodzie. Tu do nasze szalotka, czosnek i kapari. I oliwa z oliwek. Otwieramy nasze paczka orekiety. Ile dajemy? No robimy dużo, nie? Raz, 2, dobra, 2 porcje. Brakuje nas kapusta pekińska. Mówisz po pekińsku, po chińsku? Pytaj mi, lubisz kapusta pekińska? Lubisz kapusta pekińska? Jako tako. Widzisz, że jest to proste. Już jestem, jest późno i zaczyna być zmęczony. Dobra, pokroimy, ja kroję na taki sposób. Taki paseczki, około centymetr. Jest teraz oliwa z oliwek. To lubię. Ping, 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 ping. Dobra, to zmarzymy trochę kapusta pekińska. Może dajemy trochę sól. Tak, i trochę pieprz. Dobra,
wystarczy kapusta pekińska. Jeżeli nie, potem to dobra. Tu nasze ziemniaki. Jak idzie? Nasze ziemniaki jest w porządku. Zobacz, jestem tak dobry, że zmarzę też bez ogień i bez płyty indukcyjnej. Wystarczy. Mogę spróbować. Trochę sól. Trochę pieprz. Jeżeli myślicie, że to jest łatwe, zapraszam tu ze mną. Nagramy ewentualnie razem. Razem losujemy i razem gotujemy. Proszę o propozycję tu na komentarzu. Nasze rakiety powinny być gotowe. Według czas gotowania. I teraz. Hop, 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 hop. Dajemy tutaj. To jest fajny format. Jeżeli macie okazję pojechać do Bari, kiedy to można to wracać, kiedy będzie możliwe podróżować, to będziecie zobaczyć bardzo duże babci, że robią te rakiety na ulicach. To są pyszne. To jest. Dobra, to mamy. Tak. I teraz dodajemy nasze ziemniaki z kaparami, zmarzone. Szalotka i czosnek. Tak. Mieszamy troszeczkę. Tak. Że wszystkie smaki to się połączają do naszych makaronów. Jeżeli makaron ma dobrą jakość, sos się połączy od razu. Jeżeli są śliski, to nie. Albo jeżeli tej mąka, to nie jest mąka durum, to zupełnie smakują zupełnie inaczej. I na końcu dodajemy nasze jako tako kapusta pekińska. I teraz musimy tylko mieszać. Dajemy nasz makaron. Dobra. Jeszcze raz delikatne oliwa z oliwek. I świeże pieprz. Co tu jest? Nie ma nic. Jaki los, taki sos. Ten razem orykiety z kapari, kapusta pekińska i ziemniaki. Może to nie jest tradycyjny włoski, ale jest makaron. Kto chce spróbować? Kasia, Kasia. Kasia, chodź Kasia. Zobaczmy, co żeś upichcił. Okay, trochę za duże sól. Nie wiem gdzie. Coś jest solone, ale nie wiem co. Dobra. Fajne. To wyglądało trochę skomplikowane, nietypowe. Może być. Spróbujecie w domu. Macie wasze inne pomysły, jak połączyć te trzy składniki? Zrobicie. Publikujecie tu na dole komentarze z wasze zdjęcie, wasze przepis i do następnego razem. Ciao!